Hej, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Diversity 3. Oczywiście jest ze mną Torgus. Siemanko wszystkim. I jest Frodo. Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj kończymy naszą przygodę. I jak to... kończymy ją z przytupem, o! Bo oczywiście musiało się coś zepsuć. Ogólnie coś na serwerze się popsuło i mapka poszła się rąbać, więc... więc tak, więc uruchomiłam backup, ale niestety ten backup jest sprzed przejścia Adventure. Więc postanowiliśmy, że sobie przelecimy po prostu do tego boss battle, używając game moda i tyle. Dokładnie tak, ja już zaczynam czytować. Pierwszy raz, słuchajcie, mogę sobie legalnie włączyć game moda. Tak, legalnie. Lecimy. Gdzie to jest? Tu. Tutaj. No i mamy zamknięte to pierwsze przejście, zamknięte. A reszta, słuchajcie, jest otwarta. Nie, to ja tylko to omijam i sobie przejdę tym mostem. Ale możesz to otworzyć? Nie, czekaj, cofa nas! Nie no, doleciałem tu. Ale cofa nas na moście, więc chyba moście, nie możemy... Tak. A słuchajcie, co to jest? A nie można otworzyć tego mostu? Ej, tu się coś pojawia. Ja sobie przejdę przez ten most, legalnie. Ja wchodzę przez most. Tak jak aha, bo po prostu sobie otworzyłeś. A bo sobie zniszczyłeś. Tak. O ty dzido. O mój Boże. Dobra, czekajcie, już wyłączam. Tak miało być, nie? No. Ale to ja też wyłączam. To Adventure, musisz na Adventure sobie przełączyć, no. Dobra. A w końcu, słuchajcie, umiemy komendami się też posługiwać. Tak, tak, naprawiliśmy to też przy okazji. Ja mam nadzieję, że to nam nie zepsuje. Ja też mam nadzieję, że przejdziemy to. Bo jednak tego promienia nie mamy chyba, nie? No. Dobrze, ale co my tu trudno mamy? Tutaj, dobra, jest powrót. Matko. No dobra, to idziemy. Okay. O Jezus. Jezus Maria. What the fuck? To się do nas odzywa? Steve, you! Okay. Będziemy walczyć ze Steve'em? You chyba player. Tak. Nie. Yeah. Każe nam coś... Me need pick. On chce ten... kill off. Me break big dump stone. Boże, jak on gada jak Hulk. No. You give pick. Dobrze. Mamy mu dać pika. No, ale jak mam mu dać pika? Pewnie wykraftować. No niby tutaj jest, no. Ale ja nie wiem, czy to... co mamy. Kraftować, tak? No to dobra, no to czekajcie. No tylko, że... jeszcze nas pogania. Na Adventure nie możemy niszczyć bloków. O, co to a jest? Faktycznie. Tutaj mamy rzeczy. Biorę ale to siekierę dla jednego gracza. No to, Aniu, weź wszystko. A nie bierzesz tego... Aha. Nie, wezmę tylko siekierę. No to chodź, Frodo, podzielimy się. Ja biorę gacie. Nie biorę gacie, chcę mieć. Okej, okay, to jest jakiś survival, czy co? Klejnoty. Ej, a może to będzie wszystko, słuchajcie, po kolei. O matko. Wiecie, trochę puzzle, trochę survivalu, trochę. Naprawdę? Elytry. O nie. Nie, no nie wiem, tak sobie tylko, wiecie, świruję. No wiem. Ale było tak chyba w jednym Aniu naszym. No dobra, escape'ie. Ale. Tylko nie pamiętam w którym. There is no learning curve chyba. Mam sobie tego pikaksa takiego stone'owego chyba. No. To muszę to rozbić. Gdzie tam się, Frodo, wpatrujesz? Co tam widzisz ciekawego? A takie tam moje. Przerwa na łyczek. Okay. Przepraszam, że nic wam nie daję robić. No, nie, no ja to się nie da. Ja tu czekam na gotowe. No i co? I mam, i co? You put on magic red box. W sensie tu? O. Tak. Okej, okay, dobra. Yo, oh ma. Oh my gosh. Dobra. Stone tu? Mówi ouch. Ej, tu są jakieś te. Ała! Nie biją. Ej, to mnie leje. No mnie dobra też. No to dobra. No to ale ja mogę tylko łapką z plaskacza. Wiecie, to ja może drzewem. Ej, ale ej, ja w ogóle lipa nie trafiam tak jakby. Nie wiem, o co chodzi z tym. No ja też nie, ale nie, da się to zabić, bo ja zabiłam. O, znaczy to zdobyłem się mniejsza. Zdobyłem. Też mam stone'a. I co? Dobra. Me hungry. O nie. To będzie na tym polegało. Aha, on będzie nam tu rzucać chyba tych bossów. Aha, różnych. On rozmawia z kamieniem. Tak, on gada z kamieniem. O Boże. Oczywiście, że mówię. Jestem postacią w Diversity. Co jest z tobą nie tak?
Me No Like Dump Stone. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale Battle Scars dostał Frodo. No bo coś na niego spadło tu chyba. Ja spadłem. Okay. A nie ty spadłeś, okej. Okay, a bo świnie musimy teraz zabić chyba. Ups, albo nie. Ups. I don't think so. Chyba się świnka zdenerwowała. No, chyba. Ała? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Nie wiem. Widzicie tą świnię udawaną no nad ogniem? O nie! Pigman! To jest apoka... Nie. O, nie widzę tego niku. Apokalipsa, okej. Okay. No, no tak, tylko że... Świetnie, ale tylko ja... No ja też, ja też nie mogę nic zrobić. A może jest coś w skrzynce, coś się pojawiło? Chcę to zobaczyć. Słuchajcie, a Aniu, a nie możesz tutaj na przykład rozbić tego węgla, czy coś, możemy jakąś broń sobie zrobić? No, mogę węgiel zrobić, ale nie mogę... Ała, coś mnie leje. Nie, nie mogę rozbić. Nie da rady? A nie, dobra, da się rozbić. Uważaj, Aniu. Ała, no to weźcie go ode mnie. No, ale jego się w ogóle nie da nic mu zrobić. Nie, nawet się nie da go machnąć, nie wiem o co chodzi z nim. Tam jest jeszcze na górze taki, widzicie, jeden. No jest, ale nie mamy łuku ani nic. O co chodzi z tym? Może tą świnię trzeba? Próbowaliście tą świnkę? Nie, to nie ma znaczenia. A nie, tak? Tego się da zaatakować. O, to dajcie tego! Może tego trzeba. O, świnka. No dobra, cisnę go łapą. No ja też go cisnę. O, dobra, zginął. I co? No tak, ale po śwince nic nie zostało. No i nic. Bo ma jeszcze jedną świnkę koło siebie, to może jest jakaś jego obrona, znaczy obrona czy coś. Nie, jedną zabiłem. Ale ta obro... Nie, wokół niego to w ogóle się nie da... A nie, da się świnkę tylko. Dawaj świnkę, dawaj. A, to może to trzeba zrobić. No, ale ona mnie ciśnie, to za picza. Dobra, jest jeszcze jakaś? Nie. A może teraz go można? O, dobra, i teraz, dobra, właśnie. Dobra, ej, ona dwa miecze. Jezu! Ała, ej, jak ile? Ile świnek teraz widzieliście? Oh my god. A widzieliście, nie mamy życia, zabraliśmy piksel. I znowu świnki. No bo my musimy mieć chyba jakąś broń. Chyba tak, się trzeba jakąś broń, tylko jak ją wytworzyć? Czekaj, już próbuję. Tylko, że my będziemy mieli tylko kamienne rzeczy. Dobra, lepiej kamienne niż łapą, nie? No ja tym. Widzę, że się respią w ogóle te kamienie. Kamienie. Uważaj, Aniu, bo dochodzi do ciebie. Tutaj, wiesz, ciebie wszedł. Okej. Okay. Ja może go trzeba zepchnąć, słuchajcie, stąd jakoś, nie? No nie mogę jej trzasnąć. Dobra, zamknę się tu. Dobra, ciśniemy go. Znowu nas wyjmie pewnie w powietrze. No, mówiłem. Ała, ale ja znowu wyleciałam przez bach! Ja przez bach wyleciałam. Ale widzicie jego HP? Czekaj, bo ja próbuję zrobić ten. Trzeba zrobić coś, bo nie ma sensu. Nic mu nie zabieramy temu łapą. Bez sensu. Dobra, mam trzy miecze. No idealnie. No. Tylko ała, bo mnie boli. Jeden. To jest jaki? No kamienny, bo innego... A no też. Super, tylko ja jestem w domu! Frodo! No to wychodź! Frodo, stój, daj ci miecza. O, czekajcie, bacon, stoł. A okay. Nie, dobra, nie. Oj, to tylko taki możemy mieć. Ja pierdzielę. Dobra, napisz świnie, dobra, tak? Ale już jest lepiej. Jest już szybciej z tymi świniami. No, ciśniemy go. O, widzicie, jak teraz lepiej wchodzi? No, teraz lepiej. Zepchnijmy go. Au! Cały dom się pali! Ej, a jak nam spłonie ten? No super. Nie no, craftbox chyba nie może. No mam nadzieję. Jeszcze, ale drzewo się nam odrodziło, więc w razie czego można drzewo. Można. Ogarnąć. Czemu ja cię zabiłem? Nie wiem! Koło slajdaj pokój! Aha, bo my mamy PvP włączone. Sorry. Tego nie zmieniłem. No skurde, znowu chyba zamknijcie ten odcinek na przypale albo wcale. No właśnie. Trzy świnie dookoła. Masakra, ale za każdym razem chyba masz świnie. Tak? Tak. Tu mi jedzie! Boże, wszystkie na mnie poszły. Świnie, teraz jego. Niech się tam idzie, no. Dawaj go, patrz jak idzie. No, no. Już. Uciekam od niego od razu. No, ja zaraz umieram. Nie, bo musicie jak on tak w górę, nie, to uciekać od niego. Aha. Wtedy nie zginiecie. Ale te miecze się nie kończą w ogóle. Widzicie, co te miecze jakieś takie... Ale nie da się śmiałe, chyba, czy się? Jasne. Nie. Dobrze. I śmiałe. Ja nie wiem, o co chodzi, no. Tak ała, ale nawet nie doszła do niego. Się. No bo ja się spaliłam. Ale ty... Dawaj go. Tu. Ale ta świnia jest szybka. Jej, żarcie. Ja pierdzielę, widzicie. Coś czuję, że będzie teraz coś większego. Jak widzicie tu, co się utworzyło? No. O, oh, wow. Jakaś część pigmena czy coś. Wiem, że część świni. Znaczy, no część świni wygląda jakby. On no, gada. Player in food. A musimy mu rzucić to na środek. Food, masz. Okej. Okej. Okay. Znowu chyba te klocki. A teraz takie lepsze chyba te klocki, czy nie?
Wtedy były jakby ociosane te kamienie, nie? Tak, takie zrobione teraz. Czemu one mnie wszystkie... coś zrobić, tak? Jakby w sumie, ale nie, bo to też jest kamień w sumie. To... Na czym to polega? Czy to nie właśnie... Od... Znaczy z tego stołna nie da się za bardzo nic zrobić, tylko z cobblestone'a. Tutaj jest bruk i jedzenie jeszcze w skrzyni. Dobra, mam dwie... Dobra, ja mam tego już też pełno. Dobra, to ja też tego zostawię trochę. Nie wiem, czy my to mamy upiec, on czy coś, to potrzebne coś do smash, czegoś. Tak? Co znowu coś... On chce strong pick. We need iron. Teraz trzeba mu zrobić żelazny. Świetnie. Ale jak mamy mu zrobić żelazny? Ja nie mam drewna, znowu muszę wykopać. A tu jest, o, jest żelazo? A, jest żelazo! No zaraz się pojawi pewnie, no. No to dobra, trzeba zawalczyć o nie. Ale śmieszne. No, w sumie dobra, takie trzy inne. Są, no. Okej. No już nie mogę wyjść z tego domku. A słuchajcie, przejdziemy to, dostajemy tą czarną wełnę i okaże się, że dupa. Nie zobaczymy zakończenia. No, że zakończenia nie będzie właśnie. Ach, szkoda by było. Nie wiem. Ała. Dobra, tylko ja nie mam w ogóle nie drewna, można nie? Jak tego. A nie, można. Nie, nie można. Nie, bo masz nie, full. Nie, bo i tak masz full, ten, no. Głodu. A głodu? No tak, a tak, tak. Mam, dobra. A nie zrobisz nam też? Poszedł do was. Znaczy, bo on chce pika. A, dobra. A jak chcesz, mogę wam zrobić ale miecze żelazne. Chodziło, nie? Myślałem, no to dajcie te żelazo. No to masz. Bo ja nie mam w ogóle drewna, nie? O to chodzi. Nie, bo tu cię łoi ten. O Boże, co za... Patus. A mam tylko. On cały czas to będzie tak wypuszczał. Dobra, kilo mamy. Teraz miecze. On jeszcze mówi. A, cały no, czas to no, że, samo. Że chcę. No, powtarza. No. Że chce. Że chce. Ma chcicę. Na ciebie, Aniu, chyba. No, no. Aż zapłonął mu konar. Jezu. Okej. Dobra. Jeden miecz już mam, proszę. O, dziękuję. Leci do was. Dobra, już nie. Ja wziąłem, mam to. Jak coś to jest jeszcze 8 tego. Nie chcę tego. No, proszę, Torgus. Dziękuję. A, chyba Frodo a... wciągnął. Nie, mam. Nie, masz, tylko no mnie trzasnął Frodo, nie? Tak? No. Cię nawet nie przeprosi. No bo ja nie wiem, o co ci chodzi. No i świetnie. Dobra. Widzisz? Karma. Karma masz. Karma. Rzuciłaś mu? No, rzuciłam. Ała, dostaję po mordzie. Po czym? Po mordzie. Okay. Co to jest? Jakiś slime. Light Grey Conqueror. A Boże. Nie wiem, co to jest w ogóle. To jest... zanim beton się z tego robi. Nie wiem, co to... Ten coś powder. Spawner, spawner. Ej, o Chucky nie. Lock. Aniu. O nie, dobra, to ja już zrobię, czekaj. Bo tam w tym się robi. A to trzeba żelazny, żeby to zniszczyć? Czy można tak. Być kamienny? O Jezu, zombiak idzie... Chociaż kamiennym też można. Ale dobra, mamy żelazo, to zróbmy żelazny. Dobra, to kto chce kilof? Co to było? Nie wiem, co to było. Rzucam kilof. Dobra. Ja mam niszczyć, tak? No, tam... Kto was z was złapie, dobra, to niszczy. Zniszczyłem jeden. Ja ej, te zombiaki mają drugi. Świńskie głowy. No. Masz Frodo też. Coś tu mam, tak? Dobra. Tak, to jest kilof do niszczenia spawnerów. Jakby jeszcze się pojawiły, czy coś. Boże, on się zatruł. Patrz, jaki zielony. Tak, ostrzegał nas, nie dałeś mi wyboru. Nie daliście mi wyboru. Tu coś się opadło. Opadło? Opadł mi. Get lost. Me not lost. Me smash but me feel bad. Jezu, co się dzieje? O, krowa. Dobra, dawaj tą krowę. Dawaj tą krowę. Nie mogę. Może to być ten krowę. Niech to brzmiało. A bo on chce. On chce mleczka z tej krowy. A my już chcemy ją zarżnąć. No. Myślę, że to jest zerżno. Dobra, Jezu. Mam.
A ja zrobiłam wiaderko. Ej, ale ma wiaderko. Ja chcę pociągnąć za cycki tej krowy. Masz. A no to mleko, tak? No tak, musisz, mleko chcę. Dój cycy. No to ja chcę pociumkać. Yes. Dobra, mam, słuchajcie, jak dużo białego. O Boże. Mam wrzucić tu? Szybko ci no. No bo on musi się odtruć. Dawaj jeszcze. Czy już? Nie, już nie chcę teraz. Ojeju. No i krowa się... No właśnie, krowa już idzie w górę. Patrz. O nie, to będzie druga część bossa. O Boże. Jeden w ogóle zniszczy ten klocek, ja tu na to czekam. Ten kamień. Wow. Armageddon! Boże, jaka czerwona latająca krowa! Ale jak ona będzie latać, musimy łuk zrobić. No hejcie. Chyba nie! Serio? Ale nie mamy z czego przecież zrobić. No nie mamy z czego. Nie mamy strzału w ogóle, jak zrobić. Aha, bo to jest dla... Dobra, ona się opuszcza chyba. Opadła? No, jak mnie zabiła, to opadła. Nie. O, teraz. Ale ona tylko na sekundę. Przez chwilę tylko, tak? A jest coś może w skrzyni? Nie. Kurde, ale... Co my tu no, mamy? Szmata. Dawaj ją. Ja pierdziele, tak możemy bawić 5 lat. No i spadłem. No... Kurde, jak to idzie, ten? Idzie. No ale widziałeś jaki pixel, no. Tylko raz, no. Nie wiem, o co tam ma. Ej! To jeszcze krowami ma. Aha. Bo ona rzuca krowami. Może trzeba je odbijać. Ale... Albo tak, no. A, to też tak może być. Ona sobie odnowiła życie. No nie, jakaś dziura. Nie, to nie. Ej, serio, odbijajcie te krowy. Dobra, spróbujemy. Mieczem normalnie? Tak. Raz ją machnęłam. Ja też. Ale masko, ale to jest trudne. To jest trudne. No dawaj. No ale zobaczcie, zabraliśmy jej piksel i zaraz się uleczy pewnie. Ona patrzy komu kiedy. O, odbiłaś! Dobra. Ja? Tak, ciebie trafiają. Ale ja nic nie zrobiłam. Normalnie da się odbijać to gówno. O Boże. Tak, no i odbijamy to. Ale da się, da się. A ja mam dwa serca. Nie, leci w ciebie. No bo ona ma czujnik, kto ma dwa serca. Ma czujnik. Ej, ale ma pizzę. No dajcie jeszcze raz. Jest, no kurde. Jest. No. Jest! Umarła! A ja jestem bohaterką. Jezus, nareszcie dziadostwo. Za gówno! Patrzcie, to jest głowa krowy. To jest tego, no. To będzie następny. Co on mówi? Jezu. Ja się boję o to kolejne Smash Breakdown Stone, dobra, no, smaszaj se. Smaszaj se! Ja pierniczę. Co to? Torgus, co się dzieje All z tobą? My cousins. Piłem! Nie. Nie, a co się z tobą dzieje? Nie, jakaś podłoga. A nie, to... No, a! O matko! Boże, robię... Okej. Okay. A nie trzeba tego właśnie zbić, czy coś? Nie. Wiecie, bo to się tutaj gdzie w podłodze pokazuje, nie wiem, żeby chodzić. Kręci tu i ja zaraz umrę. Ja zbieram to, diament. Szybko, zbieram to. Ale kurde, nie zdążyłem. Ja zdążyłem kilka. Uwaga, to ten diament jak najbardziej. No, diament. Tylko ja nie mam pikacza w sumie. A złoto nie? Złoto nie będzie nam przydatne. Zabiorę wszystko, co akurat... Pierdziela jestem. Tutaj będzie. Ja już zginąłem, nie? No, wypadł mi się. Ale ten diament jest zawsze w takim miejscu skitrany. Nie mogę dostać się do tego diamentu. No i to nie pierdzielą te szmaty, no. A! Wziąłem je. Ja coś też mam. Zobaczymy, co z tego. Co on w ogóle chce teraz od nas? Aha, diamentowy chce. Diamentowy kilo, no dlatego mówiłam diamenty. A. Myślałem, że no dla nas taki diamentowy miecz. No też by się przydało, nie? O nie, złoto wykopałam, nie to. Ja nie wiem, co kopię. Coś kopię. Później będziemy sprawdzać i martwić się, co. No dobra. Dobrze. Gdzie ten diament? Nie wiem, tu nie ma nic. Nie. Ja zaraz też zginę. Ale zginąłem, to mam to wszystko, mam nadzieję. No, tak. Dobrze, tak. Bo już tego brakowało, że wszystko od początku. Ja nie widzę diamentów. Bierz, co się da. Teraz zginę. O, jest. Diament! Mam. Jest, mam. Ja mam jeden diament. Mam. Frodo, masz diament? Jakiś? Ja mam dwa już. No to pokażcie. To Torgus, chodź ten. Jeden. Dobra, mam tu. Ała, chcecie, bo to przyszło. Czekaj, jeszcze jeden diament potrzebuję. Czekajcie, bo ja nie widzę. Zabito. Masz. O, jeszcze jeden diament? Dobra, nie, już wystarczy. Ale na diamentowy. Chyba, że diamentowy miecz chcecie. No, ja chcę. To jeszcze Ani się wstrzymaj z tym wrzucaniem. Dobra, to będziemy... Ała.
To wykopmy więcej tych diamentów. No, o tam jest na samej górze. Nie zdążyłem. Nie, zdążyłeś. A, wziąłem, dobra. Tak, tak, wziąłeś. To mam jeden. Dobra, ja mam jeszcze jeden, to na jeden miecz. To musimy... Nie ma w ogóle nic. Tu jest na samej górze. No, na górze. Tam gdzieś był. Pierdzielę to. Ale będzie cudowny montaż. Kurde, nie ma. Znowu na samej górze. Mam. No. I tu też było na... Ja pierdzielę. Nie, nie w najgorszych miejscach są te diamenty. No. No. Ja na górze. Ja mam. Tu jest. No. Jest. Chyba. Ja też nie, mam. Nie, nie. Dobra. Ja mam już trzy. Na jeden miecz jest. Dobrze. Dobra, to ja mam na drugi miecz, to jeszcze trzeci. Teraz nie widzę. A czekaj, na miecz dwa tylko potrzebne są, tak? Tak, dwa tylko. No to jeszcze jeden w sumie. Mam jedno jest. No to mamy trzy miecze. No to... Ała, ja się zrespiłam w tym, nie? To ja sobie zrobię. A nie, bo ja nie mam drewna. Dobra, no to, Aniu masz. No, musisz mi dać. I Frodo też. Dobrze, też. Nie, bo ja mam cztery. Aha, dobra, no to już. Kurde, okay. Nie widzę nic. Pierdzielę. Ten boss jest frustrujący. Dobra, gdzie jesteście? Kurde, zginąłem. Dobra, teraz jestem w domku. Rzucam jeden. Dzięki. Jeszcze tu jest, z tyłu za tobą. Ja zdążyłem go wziąć. Proszę. Ram, ram. Okej, okay. Wow, znowu mnie zabiło. Dobra, to ja mu rzucam. To już nie zbieramy nic, nie? Walcz. Nie, no chyba nie. Nie. Sorry. Chyba, że w sumie mogliśmy sobie zbroję zrobić, nie? Ale słuchajcie, znowu gdzieś lata. Mamy przejście do Netheru. O Boże. O Jezus. Mamy parkę. Ale to nie jest Nether. A nie, to nie jest Nether. Marłam. To jest jakaś... To jest jakaś kostka. No. W każdym razie idziemy do niego, tak? Dobra, znaczy zepsułem, spadłem. Ja też. Boże, czy my nie musimy mieć diamentowego, żeby wykopać ten? Może być. No to on nie powinien... Aha. A czekajcie, ale... Aha, ale... Ale to nie powinno tak być, bo nie mamy no tak, możliwości nie ma za teraz. Bardzo. No to, co pozbieraliśmy, co na przykład dla... A co on powiedział? Szmaragdy, nie? What is this small box? Player smash. Smash box fun. Me give player pick. Player turn. Czyli on nam da pickaxe. Ale gdzie? Bo ja nie rozumiem. Czy tutaj coś jest? Gdzieś coś ukrytego? Nie, me give player pick, czyli my jakby musimy mu dać ten kill off jakby jeszcze nie, raz. Nie, bo on tak dziwnie mówi, że ja dać playerowi pick. Aha. Player zawróć. Chyba. No tak jak mówi jak Hulk, no. Ja tak mi się wydaje. Ciele. O co tu kamam? No to może w tej skrzynce jest. No dobra, to wracamy i nie wzięliśmy. Się. Te pierdzielone parkury. Ja się zabiłam. Ja też. Aha. To ja już tu zostanę. Nie, w skrzynce nie ma. A może gdzieś jest po prostu jest? Ukryte, słuchajcie. Na dół teraz można zeskoczyć. A nie, mam kill off. Mam kill off z diamentowy. No to git. Aha, dobra, no to ty masz. On to, ale to on to zostawił tutaj na środku. Aha. Teraz dopiero zabrałem. A. Dobra. No to niszcz ładnie. No to tylko niszcz. To będzie trwało 5 lat. No. Co tam u was? Jaka pogoda? Tak. Dobrze, ale w sumie opadł mi. O! To było. Ej, to było jak w tym, jak w Diversity 2. Też kurczak sterował tam bossem. Jest przycisk. No, nacisnąłem to. Ale przycisk czy dźwignia? Huder. A, bo tam są przyciski też. Here yes. I was, minding my own business. No czekajcie, bo oni coś mówią. A mogę zerżnąć kurczak? Znaczy zarżnąć? Boże! Możesz. Chicken yeah. Hide in the box, who kept wanting you to kill the innocent pig and steal milk from the poor cow. Boże, tried to protect them, give them powers to defend themselves, but I failed. Czyli on dał chronić. Im te moce. Tak. Żeby się chroniły te zwierzaczki. Ale myśmy je wszystkie pozabijali. I need your help, toss me your diamond pickaxe. I will stop Steve once and for all. Czyli temu chickenowi mamy dać tego pickaxa. Tak. A ten Steve nas namawia, żebyśmy zabili... Żebyśmy zabili kurczaka. To wybieramy zakończenie? Ej, dajmy ten! Dajmy temu kurczakowi, żeby on zabił Steve'a. No ja w sumie też jestem za tym, bo ten Steve mnie wkurza tym gadaniem Hulka. No. To co, mam dać mu ten diamentowy pickaxe. Kilo? No.
Rzuć mu, to... czy coś? Rzuć po prostu, czy coś. Albo prawym, nie wiem. Wziął? O, wziął. Wziął. Okej. Okay. Dobra, ma go. Kurczak z pikaksem, nie wierzę. Jak to wygląda. Wow! O, patrzcie na niego, rozwalił mu łeb. Rozwalił mu głowę. Tam żeluś jest, chyba, nie. Told nie wiem, you so, Fejlina. Jakaś, co się hop. Dzieje? Tak, tylko jak tam wejść? No właśnie, bardzo dobre pytanie. Czekajcie, może on coś... Możemy tam się dostać od Steve'a butów. Tutaj jest, chodźcie. Tak. Okej. Okay. Oh. To są schudki. Jak fajnie. Rozwalił łeb. A ciekawe, no. Co by się stało, jakbyśmy dali ten pikak właśnie Steve'owi, nie? Znaczy nie, no. Zabili kurczaka inaczej. Jest no, i kurczak. Zabić kurczaka. O, to są, nie wiem, ci, którzy sterowali tym? Może Steve'a? Być. Chyba teraz tak. O nie, oni się założyli o 100 dolarów. This never would happen in Bedrock. I could have just used a behavior pack. Jezus Maria. Either way, time to pay up. Dobra, oni się tam rozliczają. Will you take an IOU? Co to jest IOU? Another one. Already owe me for like 17 other times. Boże, skończcie gadać. Pogadają chłopaki, no co? Maybe you just shouldn't make dumb bets against your wife. O nie, to jest jego żona! Małżeństwo! Or maybe we do another. Albo możemy zrobić następny po prostu. You can't bet on the same battle if the players already know the outcome. No właśnie, nie można się założyć na tą samą bitwę, skoro my już wiemy wszystko. O! Wow. Mam wełnę. Wow, masz wełnę. Okay. No ale to nie zadziała, słuchajcie, chyba. No, bo to będzie nie po kolei. Czekaj, już wiesz tryniłem. Co? Aha. Znaczy, bo mi się wydaje, że możemy spróbować zabrać wełnę z game moda. A, no w sumie możemy. Tą pomarańczową, tylko nie wiem, czy to tak samo zadziała, nie? No dobra, zobaczymy. Musimy zobaczyć. Ale masakra. Pomarańczowa. No, bo pomarańczowej nam tylko brakuje. No bo game to... mode creative. Ja pierdzielę. Jezu, nie wiem, czy zadziałało. To są pomarańczowe. No bo tak w sumie to tak bez zakończenia wtedy będzie, nie? A na pewno no tak. Coś tam będzie w zakończeniu. A na pewno coś będzie w zakończeniu. Nie, zawsze było tak w tych poprzednich mapach, nie? Tak. Potem były jakieś fajerwerki też. Tak, coś, tak, i tak, coś tak. Było. No, będzie przypał. Na przypale albo wcale. To nie teksty ostatnio tak podbierasz. Z jakim przystajesz, takim się stajesz, no. I co, działa? Analyzing item. Idę do góry, idę do góry, a nie obok. Nie, bo ona obok. O, ja pierdzielę, zadziałało. Brawo. Trzeba było tak od razu zrobić. O ja, a nie jesteś wielka. Ale... No dobra, tylko co teraz? Tak, może co teraz? Może coś się stanie, czekajcie. O, jest, zadziałało. Dobra. Zobaczcie w górę. No. Jaka burza się robi. Chodź, tu się coś pojawiło. Promień. Mamy do niego wejść? A nie, do góry. Idę do góry, no. Frodo, bo spychasz mnie. Jezu, mnie też zepchnął. Ale kto, ja czy no, właśnie chyba Frodo, bo ja weszłam akurat jak wy wchodziliście. Nie ma. Dobra, idę za wami. Dobrze, że dziwnie to wygląda. Ja robisz? Co ty robisz? Czy ty nie pieprznęłaś? Tak, bo mi się kliknęło, nie widzę. Zapomniałam, jestem, że jest PvP. Samym dole, a byłem na samej górze, nie bawię się w to. Przepraszam. Mam focha na Anię. O, a my tu jesteśmy za nią. Przepraszam, tepnę cię, chcesz? Idź do góry, chodź, nie panikuj. Tepnę cię. Już idę, nie, chcę tam wjechać. No dobrze. Windą do nieba. Przepraszam. O! Jakiś namiot. No, tak jak zaczynaliśmy w sumie, to były ja takie namioty. Ja już że nie pamiętam tego. Ja też tego nie pamiętam. Było? Co ja tu mam? No, ja pamiętam. A ja mam jakąś... Perłę, możemy się tepnąć tam, prawym przyciskiem. O, tak. To znaczy? Prawym przyciskiem rzucasz w kierunku tej Ale ja się gdzieś tepnąłem z dupy. Ja też. Okej.
A bo to są te wszystkie miejsca, które żeśmy odwiedzali. To jest w ogóle ten... Adventure. No. Teraz jesteśmy na Adventure, tam jest potem Arena. Arena, dobra. A tu się ej, to w sumie powinniśmy oceniać po kolei. Jak nam się podobało. No to jak oceniacie Adventure? A gdzie to są perły? Nie pamiętam. Nie wiem. Aż mi się ścięła. Nie no, Adventure było spoko. Tu na górę można... A nie. Czekajcie, sam nie no wiem. Bo tych pereł jeszcze trzeba szukać. Perły. A tu? Perły. No właśnie tam na górze. Słuchajcie, a tutaj mogę tą dźwignię? Co tu jest napisane? Spawn point set w ogóle. Auto horizon personal only. Mogę? Aha, spawn point. Dobra, coś... No, no ale... kliknij. No, kliknąłem. O nie. O. Coś się dzieje. Tutaj coś się otworzyło. Kliknąłem to. Coś się otworzyło. O Boże! Zombie! Okej. Okay. Coś ma? Nie, coś zostawił? Nie. Nie, właśnie. Aha, znowu zrobiło się. Ale coś tu pieprznęło. Kajcie. Co, coś się zmieniło? Tam? Tak, teraz perłę można. A to się zmienił na dywan, znaczy na pomarańczowy. No, czyli co, będziemy przechodzić, no tak? To słuchajcie, Adventure 10 na 10. No, tak... W sumie... Nie pamiętam. Nie pamiętam, nie wiem. 9 na 10, o, nie dałabym 10 na 10. Ale arena była średnia. Tu jest spawn point, tu ustawiamy ludzie. Czekajcie, bo ja nie mogę tam doskoczyć. Aha, tu jest z boku. Ja nie jestem z boku. Brawo, mam ten. O, tutaj czekają. Wszyscy. Czekają na nas, żeby co? No musimy zabić Tom. Dobra, zabij. I oni się teraz otworzą i będziemy je zabijać. A to... O Boże, uważajcie na tego, Krita. Matko. O, poszło ładnie. O, i mam koszulkę. O, dzięki. No ej! Ty mnie zepchnęłaś na dół, to ja mogę mieć koszulkę. Dobra, idę tam, na tamtą. To arena była w sumie spoko, spoko, ale też tak 8 na 10. Tak, ja też tak 8 na 10. Zależy kogo trzeba było zabijać, bo było ciężko. Nie, no, dla mnie to za długie było i zbyt monotonne. Mhm. Ale ogólnie 8 na 10. No, co to jest teraz? Puzzle chyba, czy nie? Były te latające duszki, pamiętacie? Albo drop. To było bardzo denerwujące. Nie, trivia. O Boże. Co wzięłaś? Kliknęłam yes. Bo było pytanie, what was the very first correct answer? Dobra, jest. Aha. Super. Że ale była... zgadłam. Tak, zgadłaś, bo tam zgadłaś. Było yes, okej. Okay. Trivia była spoko, ale też tak, no nie wiem, 8 na 10 no myślę. Bez rewelacji. A te statki to było chyba... A co to było? Parkour. Parkury. No, ej, parkour mi się podobał. Jak parkour pierwszy raz... A od kiedy pierwszy się, raz Aniu, parkour mi się... Podobał? No, parkour? No, podobał mi się. Dałabym 10 na 10. Jezus. Musiałem. Co to było teraz? Okay. No mnie zrzuca. To był śmiech. No. Ja no posuńcie się, bo was zrzucę wszystkich. Zemsty. Ale fajne podsumowanie, ej, nie uważacie? No fajne. No, podoba mi się. Wszystko, nie? Podsumowanie takie, co mieliśmy po nie, drodze. No parkour dla mnie fajne to 10 na 10. A tam no, na górze... no, też parkour mi się podobał. A bardzo. To chyba dropowe będzie, chyba drop. To jest na dropowe? Górze? Tam na górze. Nie, tam to escape to był, ten z tym. No, ale, a coś tam trzeba musimy zrobić, wejść tu w ogóle. No, chyba trzeba jakiś parkour zrobić. Chyba na górę a tu tam. Do góry jakoś, na tą fasolę? Tu chyba. O, fasola aha, była na te super. Kości. Tak, zwłaszcza jak weszliśmy za wysoko. Oj tam, ale wszedł, za to jaki... No właśnie. Ale za to jakie widoki, słuchajcie, mieliśmy. No, wyżej idziemy jeszcze? Tak, na tą fasolkę chyba. No, tylko po bretońsku. Bo tam jest ten pociąg. No, zaraz mi się przypomina, jak Torgus nie umiał na klapy. Ja nie umiałem na klapy. A to trzeba było no, na dół, czy tam do góry? No chyba do góry. Ja pierdzielę, ja zeskoczyłem tu na dół na fasolę. No bo tu jest pociąg. Możecie mnie tepnąć? A, tylko to mnie, to mnie. A możesz sam też się tepnąć. A to? Jak coś. To do kogo? Nie mogę tutaj, tego tak, się nie to da otworzyć. No nie, to może tu na dół trzeba. Jak to idzie? Nie, bo albo się nie, spada. Czekaj. A czemu nie mogę tego otworzyć? Wcześniej mogliśmy, nie, pamiętacie? No da się. Aha, dobra, da się. To, ale czekajcie. Gdzie ten no. Teraz? A, czekajcie. Nie czaję tego. Tu? Aha, tam gdzie Frodo no, jest. Chcę przez okno, no. Znowu Ania mi psuje, wszystko dzisiaj. O, Ania, ja nie wiem, jakiś dzień psucia i w ogóle... Jest no kurde, dajcie mi to wejść, bo kurde, kolejka się jakaś dziwna zrobiła i ja nie wiem, o co chodzi. No? Kurde,
sekundę, czekaj. No i spadłem w pieprzone w dupę. O, no. Dobra, już. Gdzie wy idziecie? Nie tam. Nie mogę tu no wejść. No tu fana fasole. Nie, no tu do góry się idzie dalej po tym. Ja idę do góry tym dalej wagonem. No ja idę na fasole. Tu się też idzie do góry. Spadłem znowu. Ja pierdzielę. Dwie alternatywne mnie... drogi, słuchajcie. Tak? Myślisz, że to tak działa? No ja mam tu drabinkę normalnie. Bo ja tu mam portal. O, okay. To może portal lepiej brzmi. No ja też jestem. A nie, Torgus doszedł tam, gdzie ja. Czemu ale ja lipa? Mam chmury? Jaka lipa? To lipa. No bo ja myślałam, że ja trafiłam tą dobrą drogę. Mam cię zepchnąć? Nie, spadaj. Jezus. Nie, nie umiem tam wskoczyć. To jest jakiś shit. O nie. To może tą fasolą. Teraz spadłem na dół. No to cię tepnę, jak chcesz. Dobrze. O, mam... Gdzie jestem? No, parkour 10 na 10, serio. Nawet tutaj ten fragment parkoura był 10 na 10. Kakujemy? Teleportowałam i co? I nie działa? Nie, no działa. A, działa, idę dobra. Portal i... Dobra, jestem tu. I teraz mamy perłę. Mamy perłę. Teraz chyba escape. No, to był escape. Też był fajny, ale tam było za dużo tych zagadek z tymi strzelaniem z łuku i to było trochę męczące. Nie, mi się podobał escape akurat. Było ale różnorodnie. No, tak 8,5 na 10. No ja 9 tam. Ja tam nie wiem. Jak to? Oceniaj to. Dobrze. Wow! Idę gdzieś do góry. Dobrze. No, ja też. Ja też. Boże, aż mi się w głowie zakręciło. O nie! O, strzelają. O, coś spadło na mnie. O co tu chodzi? Nie wiem. To jest przycisk. Aha. I dostałem... Nożyczki. Wire snippers. What this thing for again? Że mogę pamiętam, przecinać kable. Coś strzela. Widzicie? A były gdzieś kable. Tam. A tutaj, Jezu, bym się spierdzielił. Tu coś jest, słuchajcie. Może tu na tej wieży. Na tej drugiej. A, właśnie. Wow, wysoko. Co to jest? Nie wiem, tni. Ale ja tu? Mogę tu coś? O, tu coś jest, czekajcie. Nie, nie da się. Aha, tam w drugą stronę. Creeper. Może... Kratkę? To tutaj kratkę? Trzeba. Tam jest creeper w środku, no. Żeby są drzwi, mogę je otworzyć? A tu? O! Jezus Maria, zginąłem. Ja też. O nie! Tu wszyscy zginęliście? Ale jak się to zadziało, że zginęliśmy? Nie wiem dlaczego, jaki jest powód. Bo ja przecięłam kabel. Może zły. Zły. No właśnie, wydaje mi się, że zły, no, ale to... No to czemu my zginęliśmy, nie? Ty no właśnie nie wiem, czemu... To nie tak! To nie tak miało być. Znaczy, jeszcze raz wleść tu. A który przecięłaś? Z prawej strony chyba taki, bo to były szare. No te dwa szare tu szare są, kable, tak? No. To tam z prawej strony chyba. Ja mam ten z lewej przeciąć, tak? Tak mi się wydaje. Czekaj, zobaczę, gdzie ty tam nie, jesteś. Nie, bo zobaczcie, ten prowadzi do creepera, ten lewy. Widzicie? Ten biały tu i prowadzi do creepera. Aha. A nie, no, on idzie tam do góry. Tu. On idzie, nie, do, on góry. Idzie do góry. I idzie do czerwonego. Czerwony. Czyli ten drugi. No to przetnij tam. Czyli ten. No, to bo ja przeciąłem. Kurde, serio? Nie, ale to przeciąłeś lewy. Prawy przeciąłem. Ginąłem. Prawy? No prawy, no wszyscy zginęliśmy. Też? To mam lewy przeciąć w końcu? No nie wiem, bo ja przeciąłam lewy. I też zginęłaś? No. Nie, ja pierdolę. Bo spawn pointa żeście sobie nie ustawili na tej wyspie, to dlatego. Nie, no mam. To czekaj, tutaj... No to który jeszcze no został? No to poczekaj, no to teraz lewy. No, no to ten, lewy. No, ale mi się wydawało, że... Nie kroiłeś lewego czasami? Nie, ja teraz prawy brałem. No ja kroiłam lewy. Tak, no. Ja teraz prawy. Ten kroiłem. Ten. No to, no dobra, no. Może są jakieś inne. No, ale to jest okej, okay, to ale no to ja nie no to... prawy też ten kroić. Ale niemożliwe, no mówię ci, że lewy. No lewy ten był okej. Okay. Aha, dobra, ja nie umiem w prawo, lewo, nie wiem. Ja też. Okay. Co to za dźwignia? Mam ją odciągnąć? Nie, możecie już spaść na dół, bo ja już tą dźwignię... Spadniliśmy na dół. A, i jest znowu perła, tak? Tak. To było głupie. Boże. Tak! Tak! Bez komentarza.
To jest komentarze prawo, lewo, a kobiety mają zawsze z tym problem. Wow, coś to dostało. Tak jak super! Faceci, tak jak faceci z kolorami. Dobra, lecę, nara. Nara, a, już ja już zapomniałem jak to było. To było dobre. Ja pieprzę. Ej, ale Elytra też mi się strasznie podobała. Tak, Elytra była sztosem, tylko dopiero jak zaczęliśmy ogarniać, o co chodzi. Tak, no. Mieliśmy nerwy, ale kurde, ogólnie fajna była. No nie mam to w łapie. Fajny pomysł. Załóż te skrzydła do... No nie mogę... A, dobra. Ja w ogóle nie mogę się wybić. O co chodzi? O, spadłem. A nie, dobrze. Tylko teraz pytanie, czy... Nie, w ogóle tych skrzydeł nie mam. Nie czaję tego. Przeleciałam, ale... O Jezus. Poczekajcie na mnie, bo ja też chcę przelecieć. A mi to nie działa. Ja nie wiem, gdzie ja mam dolecieć. No, na drugą stronę, ja już jestem. No ja doleciałam do tej ośmiornicy. Dobrze, no i tutaj możesz perłę. Ja szukaj tego miejsca z tą perłą. Miejsce z perłą. No to takie, gdzie można zdobyć ją i znowu. Ja już jestem na następnej wyspie. No poczekajcie, mówię. Dobrze. No ale ja szukam nawet, więc do góry, wiesz. Do góry, nie, bo widzę twój nick. Nie, ja nie. No tylko, że tu nie ma wejścia tego, do góry. Bo u mnie to nie działa. Naciskam spację i w ogóle nie mogę tych skrzydeł założyć. Ale to musisz je założyć na siebie. No przecież. Na siebie założyłem i dupa. I ona i trzymam te jakby skrzydła w ręce, pomimo tego, że je mam założone. Gdzie wy jesteście? Aha, a jakbyś się zrestartował? Znaczy? W sensie wyjść z serwera i wejść jeszcze raz? Aniu, jesteś już na tym takim niebieskim, takim błękitnym. No, na tym błękitnym, no ale nie wiem jak tu wejść do góry, bo to jest za wysoko. Aha. Nie mogę się połączyć z serwerem teraz. Chyba, że... O Boże, nie. Nie. Spróbuj kilka Dobra, razy. Dobra, teraz. O. No i tak nie działa, znowu mam tą Elytrę w ręku. Może to jest ważne, nie. Gdzie wylądujecie, nie? Nie wiem, mi się jakoś udało na tym takim... Dobra, czekaj, zginę. To jest popieprzone, nie wkurzyłem się. Tepajcie mnie, mam Elytrę w dupie 1 na 10. Próbuj, jeszcze raz. Ale u mnie to, ja bym chętnie spróbował, ale po prostu to u mnie nie działa, ja się nie unoszę. Nie? Nie no, chodzi o to, że nie mam założonych tych skrzydeł, jest jakiś bug. No to lipa. Dobra. To jak ja spróbuję jeszcze dolecieć, to ten. Dobra, to ja się tepnę. To jest jakiś żart. No, tutaj nie doleciałam. O, no. I tutaj jest taki, widzisz to fioletowe? O, jest tak. To po tą perłę. Mhm. Checkpoint. Ale Elytra mi się podobała 10 na 10. Elytra była spoko. Zero. Zero? Nerwy były, ale była spoko, była fajnie zrobiona. Dropper, najgorsze gówno na świecie. Nie polecam. 1 na 10. To był moment, gdzie była ta konsola i Ania nie miała przeskoczyć. Właśnie jest ta konsola. No właśnie, super. To jest ta konsola. Tylko gdzie mamy dropnąć? Gdzie mamy dropnąć? Tam chyba na dole, nie? Coś jest. Tylko czekajcie. A nie gadaj, że w tą dziurkę tam taką widzisz? Nie, ale pod nami jest, zobaczcie, do perły coś i to jest nieaktywowane, więc... To którędy by tu dropnąć? Może gdzieś tu jest jakaś dziurka. A tutaj? O, tu A ono. Tutaj? O, no właśnie, tu. No, tam... Nie. Nie wiem. No ja nie wyjdę stąd teraz. A nie ma pajęczyny? Nie ma jakiejś pajęczyny tam gdzieś, czy coś? Bo ja pamiętam, jedyna dziurka to jest tutaj, ale... nic nie robi. To jest kilka tych... konsol. No co, jest kilka właśnie. To po co my tutaj idziemy aż tak? Tak, chyba trzeba z konsoli na konsolę. No ale to jest tak za wysoko moim zdaniem. Chyba, że serio tam jest gdzieś pajęczyna. Tak jak było w dropperze, że trzeba było się zatrzymywać na pajęczynie, nie? To nigdzie nie ma między tymi przyciskami jakieś dziury? Ja pieprzę. No czemu nie mogę... O Boże. A tak czemu ja tutaj? Gdzie jest Bo w ogóle... tu nie ma dziur pomiędzy tymi konsolami, jak tak wlatuje na górę. Nie wiem o co chodzi, słuchajcie. No a nie może, ma, nie A ma. Nie można skrócić tej drogi sobie tu? A na przykład tu pójść? O tu od razu? No tam jest woda teoretycznie pod jedną z konsol, nie? No tak, jest ale na samym jakby dole. Nie ma na przestrzał. Czekajcie, może tą dziurą da się tutaj. Ale to nie. Dobra, trzeba chyba wycelować w tą wodę z tamtego krańca tej konsoli. Bez nie żelu. Wiem o czym mówisz. Jak jest ta rura do góry i się wspinamy, to na sam koniec konsoli tak prosto, jak się idzie. I
I tutaj, słuchajcie, gdzie jest perła. Tam, gdzie są te czerwone znaczki. To jest żaluś. Poczekajcie, musicie mi pokazać, bo ja nie czaję. No, Aniu, biegniesz tam. No. Tu. Tu, jak się wychylimy. No. To tego nie widać, ale tam jest ten pod kubeczek spodem. Jakby. No to ja go widziałem, tak. No dobra. Trzeba by było, tak jak wiesz, wtedy się... Oh my fucking god, to nie jest takie proste. Ty wy jesteście. No. Dobra, udało mi się. O, kurde, zahaczyłam nogą. Udało dobra, mi ja to pierdzielę i to tepię się i tyle. Czemu nie mogę tam... I co, tu mogę coś to nacisnąć? Tu? No, co ty z... Sorry! Boże! Cześć! No, Ania po prostu dzisiaj przychodzi sama u siebie, słuchajcie. Cały czas mi robi jakieś psikusy, nie dość, że mnie zrzuca. Ale mi się pomyliło! To jeszcze mnie pierdzieli w twarz z plaskacza i jeszcze na dodatek mnie tepie do siebie. Game mode. Sobie game moda już, przepraszam! Podczas, gdy ja doszedłem już do końca. Jeszcze jakby mnie tepnęła, gdybym próbował, to spoko. Ale już słuchajcie, witałem się z gąską. Już was spadam, ginę. Przepraszam. Dobra, nie, jeszcze raz to zrobię. Ja już mam tak cicho. O matko. Nie, nie zrobię. Ja tu jestem, jak chcecie. O Boże. Hej, no zróbmy to. Czemu ten? No bo ja już tam doszedłem jak coś, tylko Ania mnie tepnęła. No, ja tam doskoczyłem. Pomyłka. To jest płyta muzyczna. No ja tam byłem. Akurat coś wciskałem i mnie tepnę. Weźcie mnie tepnijcie, bo to się nie da. A przed chwilą nie, no próbujcie. Dobra, jeszcze raz spróbuję. No to... O Boże. A bo to są płyty muzyczne, ale co ja mam z tym niby zrobić? A wypadają. No. Bo to w sumie nie jest trudne. Ale ile tych płyt, Boże. Frostwalker Punk Cave Spider-Man. Ja mam nie wiem, mam do tego dropera wrzucić? Ej, otworzyło się lol. No nie, na tą skocznię uderzam. Dobra, możecie mnie tepnąć. Dobrze. Nie czaję o to, co... Nie, no nie, chodź tu, Frodo, do nas. Tylko ja te panie nie umiem coś. W ogóle nic nie umiem dzisiaj. O, chyba kogoś walnąłem perłą. Spoko. O, jakieś iglo. Jakieś zejście na dół. Co to będzie? To był survival. No, tak, survival też był w sumie... Spoko, bo nie był taki długi, no, ale ja i tak survivali nie lubię, więc 7 na 10. Nie czaję. To jest jakiś domek, co w domku? Musicie wejść tu, bo tu są kaktusy i nie wiem po co. I jakaś... czekajcie, Wither Skeleton Skull tu jest też. Ale gdzieś ty wlazł na to drzewo? Nie, do iglo. Padłem na dół. Aha. Jest takie iglo, nie? No, tu jest drzewo i domek na drzewie też. Kimnąć? Byliście w tym iglo? Nie, ja wchodzę na domek na drzewie. Mam głowę creepera. Będę miał głowę creepera. Tu jest śnieg. Tu jest o, lód. Tu, Frodo, jesteś. Może tu trzeba jakieś nie, rzeczy. Wiecie co? Trzeba coś, żeby zdobyć, żeby rozbić. No bo ogólnie Frodo ma teraz creepera głowę, a ja mam Withera. Załóż. Aha. No mogę założyć. Może te głowy trzeba zbierać. No ale u mnie nic nie ma. Kieczupki. Kieczupki. Jak wyjść? A tu jest żeluź, dobra. Ale jak się z niego odbić? Co to za gówno? Nie, a potem jest przycisk. Czekaj, bo jest przycisk. O matko. Było pytania. Dobra, postawię kaktusa. A nie, nie da się. A tutaj? Tutaj, tutaj o, właśnie trzeba. Tu trzeba. Tak, tu, na te bloczki. Ale która? Wither Skeleton Skull? Gdzie mam to postawić? To jest czarne. Nie wiem. A ile tego masz? 4. No, creepera to na zielonym. No postaw, na zielonym, nie? No to na pewno. No, ale tą czaszkę czarną to nie wiem, a chyba na czerwonym bym postawił. Nie wiem, szczerze. A czekaj, ale to się nie da. To może tylko na tym odpowiednim czekać. Tak! Da się tylko na złotym. A to dziwne. No to co, jeszcze brakuje nam dwóch? No to dwóch jeszcze brakuje. No to może gdzieś tu. Ale chodźcie tu na drzewo, bo ja nie wiem. Na drzewo, no dobra. Czekajcie.
Na które drzewo? Tutaj, tak? Tu, no. Wielkie, dżunglowe. A tam, gdzie byłeś ten kopiec? Byłeś tam? Byłem tam, ale tam jest tak, tylko jakaś skrzynka, a ktoś tam opędzlował coś już. Frodo pewnie. Ała. Nie, nie byłem na tym. Nie, w tej skrzynce jest lód. Nie było. Ale ja nie wiem, co z tym lodem. No, polizać, Aniu, polizać. No, no. To lizaj. No ale ty znasz. To wygląda jak się huśtawka. No właśnie, ja nie chcę, Aniu, już twojego lizanego. Dobra, mam jakąś głowę. Jak tyś tam wlazł? Nie, no mam to pytań, tu była ta drabinka. Pierdziele. Jeszcze macie jakąś głowę? Jedną? Nie, nie właśnie, jeszcze jedną. No to jeszcze jedną potrzeba, tak? Okej. Czemu ja mam płyty? Można to rzucić za sobą. A, mam płyty, bez sensu. A nie łykaj je. Spadaj, sam se łykaj. Ej, wiecie co, musicie mnie tepnąć. Albo nie, dobra. Jezu. Dobra, w iglo była, w domku no była. No to w tej lesie była... teraz. No to musi tu być, ale ja tam nic nie widziałem, no zerknij. Może tak, tu trzeba się ja spalić. Mam tą głowę, bo ja zginąłem. Czekajcie. Nie czaję tego. Ale będzie jajek. Nie no, nie możesz stracić głowy. Jak straciłem głowę. Ale ten... Ale ty to miałeś w kwipunku czy na głowie? Dobra, mam na głowie, mam to. No, właśnie. Ja pierdzielę, gdzie jest ta ostatnia głowa? No nie wiem. Nie czaję tej tu wieży, bo tu nic nie ma. No właśnie. Musi być. Dajcie. No, to tak ja sobie wejdę. Wygląda tak, jakby coś tu miało być, ale ja tu nic nie widzę. Wchodziłem tam, Aniu, już na szczyt. Aha. Tam jest jakiś dziwny blok na samej górze. No, ale to jest... Tam, a może z tymi płytami coś? Tu coś jest, mam jaskinię z pajęczynami. Jezu, gdzie? Pod, z drugiej strony u podnóża tej góry. O matko. No dobra, to przynieś tą głowę. Czekaj, no to jest jakieś zejście, drabina w dół. Tam tak Tomb Raiderowo się zrobiło. O matko. Jezu, tu się ciasto... przyciskać. O Boże, labirynt. A tu, okej. Okay. Labirynt. O Jezu, ile tutaj jest pajęczyn. Nie, dobra, mam, już nie musicie iść. Okej. Okay. No ale spoko, ciekawe to było. No. No. Jezu, wpadłem w te pajęczyny. No ja też. I gdzie to się wtrynia? No ostatnie masz podest, tak? Ale tam gdzieś, tak? Tu, o dobra. Jezu. Co to za odpływ dziwny. O nie, bo... Chodźcie tu, gdzie co? Wy tam czaicie? No? A, no, bo spory się tu pojawiły, dobra, zabiłem. A, marudzisz. No właśnie. No bo mnie tu zostawiliście. Czekają tylko na gotowe. No, wiadomo. Turbilwal 7 na 10 oceniam, jak coś. Ała, czemu się zrespiłam w ścianie? A co to jest? Jest puzzle. Puzzle. Puzzle oceniam 9. Nie, podobało puzzle było... znaczy, puzzle. Miały ciekawe zagadki, ale słabe nie, były słuchajcie wizualnie. No dobra, naciskam. No jest zombie, no. Musimy zombie chyba do konkretnych pomieszczeń czy coś, nie wiem. A nie trzeba pozabijać? Nie, nie da się ich zabić. Aha. To musimy gdzieś je przeprowadzić. Albo... Ała? Ale oni wyskoczyli. No tak, bo oni wyskakują jak przyciśniesz przycisk. I teraz gdzie mamy doprowadzić te... O, zombiaki? Bo, no do tych dziurek takich. Do odpowiednich dziurek, no. No to może tu. One mają na głowach, słuchajcie, takie te... Te znaczki. To ja chodzi o... Nie chcę myśleć. Nie, to chodzi, słuchajcie, chyba to jest proste. Chodzi o te kolory na ścianach. No to tam jest biały. Tutaj mam zielonego, mam. A zielony? Tutaj czarny, tu zielony musi być. Gdzie masz zielony? No to czekaj, prowadzę. Jezu, oni tu wszyscy po... Ja pierdolę. To weź go, wypchnij tamtych, bo ja chcę tych zielonych. Dawaj tego ten zielonego. Ten pomarańczowy. To o dobra, idzie zielony. Tu jest czarny w ogóle, nie? Idziesz ze mną? Idziesz. Ale za dużo ich idzie teraz. Czarny i brązowy. Ty pieprzaj. Gdzie masz czarny? No tam po drodze chyba był, albo to był fiolet. Ale ja tu nie widzę białego. No jest czarny. A fioletowy? Dobra, wpadł. No jakie to jest frustrujące! Co to jest za kolor? Czarny? Chodź tutaj. Tu jest biały. Tu jest pomarańcz, dobra. Żółty? O Boże.
No ale to jest... Nie. Brązowy. Chyba, że chodzi o brązowy. Padnij. A czemu to nie jest tutaj? Nie czaję. Jezus, nie dam rady. No dobra, ja już mam dwóch zrobionych dobrze. Niebieski potrzebuję. Ja miałam dobry niebieski. Niebieski, no mam, widzę. No to tu, gdzie ja jestem. No, nie, to jest Ania. No to tu, no. Tu jest niebieski? Nie, tam dalej chyba. To w którą stronę? Ale nie, to... Nie nacisnąłem. Kurde, to ja... Dobra, idzie niebieski do mnie. On wypadł. Dobra, mam go. No wypieprzaj. Zielony jest okej. Okay. Dobra, czarny. Violet, jestem czarny. To w... Gdzie jest żółty? Jest. Dobra, mam czarny. Jest gdzieś fiolet? Jest u mnie. A... Mhm. Czekaj, bo ja żółtego mam. No ja mam... O, świetnie. Ja wezmę sobie fioletowego. Dobra, idę z fioletowym. Gdzie dawaj, jest ten? Ale fiolet tu... A nie. Ja mam go, ja mam fiolet, ja wiem. Dobra. Możesz tu wejść, ty tu szmato. Jest żółty. Nie, no zaraz będę mieć rage'a, dobra. No, kurde, ale jest beznadziejne. Już? Wszystkie? Minus 50 na 10. I ja mam... co to jest? Jakiś brązowy. No to brązowy jest tu, gdzie ja jestem. No to powinny być wszystkie. Idę z nim. Mamy wszystkie, tylko nie jestem pewny, bo są dwa odcienie, słuchajcie, zielonego. Czy zielony jest dobrze? Bo jest jasna zielona sala i ciemna zielona sala. Chyba dobrze. No. O Boże. Ale to było. Masakra. Mieliśmy puzzle. A gdzie tu jest to wyjście? Boss battle teraz. Chyba. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Ale nie wiem, gdzie jest wyjście. Ja też nie wiem. No tak po prostu wskakujecie na górę. A, dobra, widzę. Tam, gdzie kurczak, tak? Mhm. Boss battle. O, checkpoint, fakt. Idę na kurczaka. A tu i tak nic się nie dzieje. A nie, są te drabinki. No, a dostałeś miecz? W kurczaku miecz? Są drabinki. Ja nie mam miecza. Ktoś miał Wither miecz. Jest a do nie, zrobienia. To on ma miecz. Aha, dobra, ten do zrobienia? No. Wow. Stone gdzie Junior. Jest? Nie wiem. A jest tu! Był przez chwilę. Aha. I zniknął. Strzeliłem go. No. Czekajcie, bo tamten miał miecz. On miecz? No? No, zaliczyło się chyba. Okej. Okay. Okay. Ogólnie boss battle oceniam średnio. No. A co tu było w tej drugiej nodze? Może też tam to samo, to samo. A, to samo. No i co, i zamek, tak? Ale w sumie fajny pomysł, że zakończenie można było różne zrobić. Tak, to prawda. I to chyba już jest koniec. Wow. Diversity 3 kills. Kills, no. Dobra, słuchajcie, najwięcej śmierci miała Ania. Cóż za niespodzianka. A najwięcej zabójstw miałem ja. Aha. No, tu są papuszki. Idę tam tęczową drogą, tu jest przycisk jakiś. Tęczową drogą? Ja jestem w zamku. No. Special thanks. Jak tu jest fajnie. A, to są wszystkie też, wszyscy twórcy pewnie. You've done it! Zrobiłeś to. Ale ładny ten zamek. Zobaczcie, ten ogród tutaj. Kolorowe szybki. Ten ogród sztos. Monument is finally complete. Nie no, sztos, ten ogród tam. Jaka muzyczka ładna. Ja mam standardową z Minecrafta. A ja nie wiem, czy to jest standard. Nie wiem, czy ja mam nie za głośno. Teraz nie wiem, czy to jest... Ja mam standardową, ja nie wiem. Idę do zamku. Nie wiem, czy to nie będzie za głośno. Dobra, nie czytamy, co tam się mają dzieje. Ten, mają ostatni prezent dla nas. But you must tell us which challenge did you enjoy the most. Ja bym powiedziała, że parkour. Serio? No. Tak? Aż tak ci się parkour spodobał? Wow. No. Nie no, powiem wam, że escape mi się podobał. Dobry. Take your prize and your journey will complete. No mi się parkour podobał i ta Elytra, jak ogarnęliśmy. Elytra, o tak, tak. Jestem fajna. Za Elytrą. No, to prawda, coś Elytra nowego, takiego fajnego, nie? No, no. Ale nie ogarniam tego prezentu, gdzie on niby jest. It has arrived, take your prize and your... Aha. Czekajcie, a nie ma nic w łapach? Ten... Nie, nie ma nic no w łapach. No właśnie nie. A, za nim jest skrzynka. Dirta dostałam! Wow.
i następnęło. Gdzieś następnęło. Do początku. Faktycznie, do początku. W końcu się obudziłeś. Aha, you sleep with dirt. To był tylko piękny sen. O, nie. Co tam jest dalej? We could head back to the Erviden. Co to jest Ervi? Nie wiem, Erv... Jakaś wirtualna rzeczywistość? Nie. Może, VR w sensie, nie? W świecie Minecrafta. O Boże, to znaczy, że to wszystko nam się przyśniło. To było... Tak. A, my byliśmy na jakimś obozie, jakieś namioty rozbiliśmy i zaczęliśmy... Majaczyć. Tak, majaczyć. Koniec? Już nic nie powiedzą? Nie, chyba nic nie powiedzą. No chyba nie, tam jest zablokowana droga, którą żeśmy szli. A tu się w ogóle... Nie, tu i tak się nie da wyskoczyć, bo płotki są. Tak. Skrzynki są, ale one są puste. I tu też się nie da pójść? Ło, wow, tutaj są ciupy. Tutaj... Ale tu się da dookoła pójść, czekaj. Ale tu szłaś, Aniu? Nie tu. Ja tu się przeciskam. Ja nie wiem, tu mam normalnie... Przecisnęłam się przez Ja tu płotki. Mogę iść, tu jest ścieżka. Scary dream last night sounded like you're falling to your death over and over. Aha, czyli mieliśmy jakiś straszny sen i że cały czas krzyczeliśmy. W jednej skrzyni można się ubrać, jak chcecie. Nie, tam ja idę. Normalnie idzie się tą ścieżką, co szliśmy na początku. Nie, to nie była ta ścieżka, tylko... Jakaś inna? Żeśmy szli właśnie tą, którą... Znaczy, tutaj teraz nie ma tej ścieżki, ale ja idę jakby tą stroną. Thanks for coming out. It was nice to meet you. We all should definitely hang out again sometime. O, Frodo, jesteś tu. Idę. Widzisz tą ścieżkę, nie? Tak, widzę cały czas, idę nią. I to nie była ta sama, co wtedy, nie? Nie, bo tam były dwie ścieżki wtedy. Okay. I ta jedna prowadziła do jakiegoś pomostu, a ta druga właśnie do domku. To pomost też mijałem jakiś. Był pomost z rzeką. No to ten pomost widocznie został. No dobra, ale tu też jest jakieś rozgałęzienie, jest prawo-lewo. I heard they were selling this place to tear it down and build a golf course. Okay, it was fine. Okay. Ciekawe. Ale czekajcie, no bo tu jest też na lewo coś. Tylko ja może lepiej, może tam gdzie te ludki są, nie? No dobra, to ja pójdę jeszcze tu, zobaczę co jest. Dobra. I pochodnie, tam masz pochodnie? Nie, tu się kończy droga. No właśnie, dobra. Tu są czyli ludki. Dobrze poszliście. O. Adam. Hey, sleepyhead. We already loaded up the leftover food. O, jedzonko. But you can head back to the van and wait there jest if ulica. You like. Tam będzie van. Yes. Będzie samochód na nas czekać. Ale tak. Poczekajcie na mnie, zabierzcie mnie ze sobą. Dobrze. Jest i mapa. Mhm. Ale fajnie. Wow. To taki kemping. No. Ale wymyślili. Tam było coś takiego, że my nie, nie, jakimś... tego już nie było. Właśnie, to takie nowe coś. Ale to wymyślili, tak. Niby tam dalej też można iść, więc nie wiem, czy wchodzimy. Można iść. A spróbujmy wejść do jakiegoś vana, czy no coś. Ten pierwszy tutaj, ten koleś tutaj czeka na nas, czekajcie. Nie, nie da się iść dalej. Ready to get out of here, hoping the others should be... O, ten Frodo wszedł do ku Magneta. O, i Diversity koniec. 3. Ale końcówka zacna. Fajnie. Fajne podsumowanie. No, podobało mi się ten. Mhm. I takie zakończenie, że to wszystko był sen. No, ale coś mi się też kojarzy, że w tych poprzednich Diversity nie było, tak? Chyba nie. Chyba nie. O! Uuuu! Wow! Jaka kaccenka! No, ja się chciałem powiedzieć, kaccenka. O, dupy! Wow, jaka muza. No dobra, to możemy tu chyba robić zakończenie w trakcie, nie? No mi się ścięło, czekaj. No bo nie wolno dotykać myszki chyba, tak czy nie? No. Znaczy nie ma znaczenia u mnie tak? Przynajmniej. Nie, no nie, bo nie, że nie, mi ścina jak ja za każdym razem. Ja dotknąłem myszkę, to... Tak? Tak ścięło mi. No. Znaczy, pokazują wszystkie te nie pokazują wszystkie, no, pomieszczenia. Pirate Ship Structure Builder. Kto? To... Nudlor. Ogólnie bardzo mi się mapka podobała, ale ciężko byłoby mi wybrać, czy była lepsza, wiecie, niż druga część, niż pierwsza część. Nie wiem, ciężko mi to porównać. No tak, bo to widać było, że progres tych twórców był duży. Tak. I że faktycznie słuchali też ludzi, jak mówili, że na przykład ten survival jest za długi, to go tak. skrócili tutaj, nie? I dodali tą elytrę, czego nie było wcześniej.
No, także no, ciężko tak oceniać, tak, znaczy, nie? Były rzeczy, które mi się bardziej podobały niż w poprzednich mapach tutaj, ale były też rzeczy, które podobały mi się bardziej w poprzednich niż tu, więc to jest takie, wiecie... No. Zależy właśnie od którego challenge, o którym challenge rozmawiamy, nie? Mhm. Boże, jak muzykę mam głośno. No, ja też mam strasznie głośno, a ja nie wiem, jak mam to... Aha, ale dobra, można master... escape nacisnąć normalnie? Tak, można. Uff. Dobra, przyciszyłam to, bo już... Masakra. Mam 8%, a i tak napierdziela. No, właśnie. Ale ogólnie bardzo mi się ta mapka podobała, tak, nie? Fajnie. Tak. Dobrze się bawiliśmy i chyba to najważniejsze. Tak. I słuchajcie, te challenge bardzo mnie zaskakiwały, w sensie niektórych rozwiązań ja nigdy nie widziałem w żadnych innych escape'ach. Na przykład... No, tak. Na przykład te zagadki z tym strzelaniem, w te platformy, które się przekręcały, albo te takie jęzory kolorowe, które nas zabijały, jak nie wpadaliśmy, nie? No dużo innych rzeczy mógłbym też wymieniać, natomiast bardzo mi się to podobało. Ciekawe, czy były jakieś takie sekrety i co było na przykład w zamian. No właśnie, bo jeden sekret żeśmy znaleźli jakiś. Mm-hmm. On potem mi gdzieś zniknął, ale ogólnie był. No. Zebrali wszystko to, coś byśmy dostali ciekawego? Jakiś bonus? Może dalej mam to za głośno. Ja mam idealnie. Ale słuchajcie, uwielbiam takie mapy, gdzie wszystkiego jest po trochu. W sensie jest trochę survivalu, jest parkura, trochę zagadek, No te diversity to tak. Tak, i ten parkour przede wszystkim nie był taki ciężki, nie? Tak, że nie był taki też, hardkorowy. I były łatwiejsze fragmenty i trudniejsze. To mi się podobało. Tak. Thanks for playing. Macie to? Tak. Tak, mamy. Znaczy myślę, że nawet osoba początkująca dałaby radę nawet z tą mapką. No, dokładnie. Mhm. Bo były tylko, takie... że no ciężko wpaść na niektóre rozwiązania i niektóre puzzle są ciężkie. No to wiadomo. No. No ale samotnie to bym się nigdy nie podjął przechodzenia takiej mapy, więc... No nie chciałoby się mi nawet samemu. Wow, a co to? Gdzieś mnie tepło. No też mnie tepło. Koniec pewnie, nie? Aha. A, z powrotem do tego obozu. Okej. Do samego początku. I teraz w lewo tak, i w lewo jest ta ścieżka, no. I możemy, słuchajcie, od nowa rozpocząć Diversity. Tak, cała mapa od nowa. O Boże. Lecimy z kolejną serią 20. Ile odcinków wyszło? 23 chyba. No, 23, 24, bo ten z tego chyba pewnie zrobimy dwa, nie? No właśnie, nie wiem. Zobaczymy. No, to jest dużo wycinania. Ale ogólnie trochę mnie ten boss tylko zawiódł, bo ja liczyłem na jakieś takie, wiecie, takie pieprznięcie z przytupem coś, nie? No, przynajmniej w każdej części ten boss jest inny, nie? No tak, tutaj on prawda. Polegał głównie na tym, że łączyły się te fragmenty wszystkie, które mieliśmy wcześniej. Trochę survivalu, trochę tego napieprzania, trochę jakieś tam... No, ale ten boss, ta krowa była frustrująca dla mnie. No, ta krowa to już w ogóle, bo to był jak gast, nie? I najgorsze, tak. Że ten. I najgorsze właśnie, że on się tam... Odnawiało mu to życie, nie? Mm-hmm. To było zaumbane. No, ale przynajmniej pomysł jakiś był, nie? Mm-hmm. No dobrze. To słuchajcie, trzeba uczcić ostatnia seria Ani na kanale, praktycznie. Tak. Ostatnia matka Escape na jej kanale. Gorzej jak zrobią Diversity 4, właśnie. No to będzie problem. Nie, to mogę do was dołączyć, właśnie. Ale na przykład nie będę nagrywać już, także. To my będziemy pokazywać twoje wpadki wszystkie. Tak, super. Nie ukryjesz się. No to słuchajcie, chluśniem, bo uśniem nad ogniskiem. Tak. Weźcie jeszcze jakieś kiełbachy tutaj dajcie. I Frodo już się jara. To swoją kiełbaskę na włosze. Jezu. Torgu, skończ. Boże. Dobra, to dziękujemy wam bardzo za obejrzenie. Ja dziękuję za zacne towarzystwo. Ja również dziękuję. Ja również dziękuję. Bawiłem się świetnie. Tak, z wami. Tak, zawsze ja z wami też. To. Każda mapka. Każda mapka świetnie. Oczywiście, wiecie. No musimy taką jeszcze wazelinkę na koniec, musimy słuchajcie. Musimy sobie słodzić. No jeszcze co będzie takie buzi, tak z Anią. Ojej. Dziękujemy Aniu za wszystko, wielbimy się w ogóle. Okej. Boże, Frodo znowu wkrótce. No, on chce się zjarać, zdecydowanie. Dobra, kończymy. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia w przyszłości. Pa! Pa!